Jak oni zrobią platformówkę jakąś, to kurde, byłbym bardzo zadziwiony, ponieważ na pewno nowa seria po Uncharted to będzie jakaś kolejna gierka realistyczna, która ma dużo smutku i płaczu, jak The Last of Us. Ta. Gry wideo się robią powoli nudne. Też rozumiem krytykę nowego God of War, że praktycznie z gameplayu, który był bardzo znany, zmienili go na praktycznie The Last of Us wersja God of War. I ja rozumiem, że God of War stawał się nudny. Rozumiem krytykę Ascension, że praktycznie Ascension nic nowego nie dodało do serii. Ale mogli coś dodać nowego do tego gameplayu. Ponieważ szczerze, God of War było znane z tym, że to była bardzo szybka gra, gdzie skombosy się używało. A to, co widzieliśmy na E3, to praktycznie fabuła, chodzenie. O, powoli będę cię bił. Chodzimy, gadamy. O, quick time event. Co God of War jest znane, tak, z quick time eventów, ale te quick time eventy nawet nie były takie interesujące. I ja wiem, co będziecie mówili. Ale kreatywność, polski gamerze. Kreatywność jest taka przewidywalna teraz, że praktycznie nic kreatywnego nie jest. Jak chodzi o gierki. Kingdom Hearts jedyne, co zostało jeszcze oryginalne. Znaczy, trochę Kingdom Hearts ma swoich problemów. Dlatego rozumiem, czemu ludzie gry indie bardziej kupują. Ja byłem bardziej znany z tego, że ja aż tak dużo gier indie nie szanowałem, ale teraz zauważyłem, czemu ludzie preferują gry indie czasami. To jest ponieważ coś bardziej kreatywnego jest z nimi, a nie to, co teraz mamy. To jest właśnie problem z Microsoftem. Sony na szczęście ma support japońskich deweloperów, co niektórzy robią gry ekskluzywnie na Playa 4. Jak na przykład Persona, Kingdom Hearts Collection, Nioh i takie tam. Ale Microsoft ma właśnie problem, o którym mówiłem. Mają tylko Forza, Gears i Halo. I jak debile dają wszystko na PC. Rozumiem, że oni chcą zunifikować platformę Xboxa. Że nie chcą, żeby Xbox było tylko konsolą, tylko marką. Ale to pokazuje, jak kurde Microsoft ma w dupie konsolę i praktycznie w dupie tych, którzy kupili ich konsolę. Ponieważ wyobraź sobie. Albo nie, to teraz przemyślałem ten argument i on był brzmiał bardzo głupio. Ale wyobraź sobie, lepiej to opiszę. Wyobraźcie sobie, że kupiliście sobie konsolę dla gry, która cię bardzo interesowała. Wyobraźcie sobie, gdyby każda gra na tej konsoli była na inną platformę. Co powoduje, że to pudło jest specjalne od innego pudła? Czemu nie kupiłem Xboxa w przeciwieństwie do Playa 4? Co Xbox oferuje, co nie PlayStation? Ja nawet robiłem debatę, czy kupić sobie Xboxa 1 ostatnio, ale tak zauważyłem, ponieważ miałem wystarczająco kasę z podatków jeszcze. I ja tak sobie do siebie mówiłem, czy chcę kupić Xboxa One S? Można nówkę za 230 kupić, 500 GB. Ale też się zastanawiałem, ale co mnie takiego interesuje, ponieważ multiplatformy lepiej chodzą na Playu 4. Gry ekskluzywne mnie nie interesują, ponieważ nie jestem fanem Halo, ani Gears, ani Forzy. Backwards compatibility? To czemu sobie już nie kupię, to wolę sobie kupić Xboxa 360? Rare replay, ale ja się nie nauczyłem, żeby nie kupować konsoli tylko dla jednej gry. Pamiętam, kupiłem 3DS-a, sprzedałem Vita, kupiłem 3DS-a tylko po to, żeby sobie zagrać w Kingdom Hearts 3D. Kiedy Kingdom Hearts 3D przeszłem, to praktycznie już nie miałem co robić z 3DS-em. I go sprzedałem. Mój pierwszy 3DS. Dlatego się nauczyłem, nigdy nie kupuj gry dla konsoli dla jednej gry i nigdy nie kupuj. Nigdy nie kupuj konsol dnia pierwszego. Popełniłem ten błąd z PS Vitą i z oryginalnym Playem 4, ponieważ wtedy nie miałem pieniędzy na gry, wszystko było drogie, nic nie było interesującego. Dopiero w tym roku, kiedy wszystko wyszło, co mnie zaczęło interesować. Nie, pod koniec roku 2016 sobie kupiłem Playkę Slimkę, ponieważ mnie gry zaczęły bardziej interesować. Było więcej gier, plus miałem pracę i mogłem sobie te gry kupić. Plus więcej ekskluzywnych gierek mnie interesuje. Plus mam dużo gier na Playu 4, ponieważ crossplay, crossbuy.
plus szczerze przeceny na Playa Trójkę stawały się bardzo szajskie, plus zajrzałem, że wszystko co ja chcę już mam na Playu Trójce. Do punktu, że nawet nie chcę konsoli piracić, ponieważ wszystko co już mam, wszystko co chcę, co już mam na konsoli. Ale cóż, roślinki mimo tego eko zostały zniszczone. Więc tutaj rozpoczynamy nasz taki mini quest. Seimos mówi o 5 artefaktach, które są powiązane z tą oto platformą i że trzeba je zdobyć, żeby uaktywnić coś, co jest, co będzie niedługo na samej górze tej oto wieży. Więc będziemy musieli poszukiwać artefakty nie tylko w Haven City, ale także w Spargo City, czyli że od tej misji, chyba po tej misji szczególnie, będziemy mogli wrócić do Spargo City i tam robić misje fabularne. Ale ja zrobię misję tylko wtedy, kiedy wyczyścimy wszystko tutaj. I że do Spargo City wrócimy, kiedy już nic nie będzie tutaj do roboty. Więc teraz oczywiście ta platforma się podwyższyła. I dalej nic nie ma na górze. Dopiero jak wrócimy tutaj fabularnie, to będzie teleskop taki na górze, który będzie aktywowany tymi artefaktami. Więc tutaj Thorn mówi, że Jinx, ziomek, którego eskortowaliśmy w kanałach w dwójce, jest tutaj, ponieważ on chce naszej pomocy, żebyśmy go chronili, kiedy on będzie ładował ładunki wybuchowe do generatorów drugiej bariery w czerwonej sekcji miasta. Kiedy nam się uda zniszczyć tą drugą barierę, to tylko będziemy mieli jeszcze jedną i potem będziemy mogli wrócić do głównej bazy w sekcji, gdzie Seimos i reszta jest. I Jinx to jest jedyny powracający z tej grupy trzech z Jacka dwójki. Nie wiem, co się stało z tymi dwoma, ale Jinx chyba tutaj powraca, ponieważ aktor Jinxa to jest ten sam aktor, co aktor Thorna, więc nie musieli aż tak dużo kasy wydawać na aktora.